Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. To jest program Republika po południu. 9291 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Tymczasem Sejm na wniosek opozycji postanowił sprawą ustaw covidowych i informacji rządu na temat walki z pandemią przełożyć sobie na jutro. Pan prezydent podpisał ustawę o funduszu medycznym. To w pierwszej części o tych tematach porozmawiamy z panem wojewodą łódzkim, wicewojewodą Krzysztofem Cieciurą i panią poseł Karoliną Pawliczek z Lewicy. A w drugiej części zapytam prezydenta Chełma, jak on to robi, że obniża opłaty różne miejskie i zamierza wprowadzić bezpłatną komunikację. Zapraszam państwa serdecznie. Witam ponownie. Są z nami goście. Najpierw oczywiście pani poseł Karolina Pawliczak, posłanka Lewicy. Witam serdecznie panią poseł. Witam. Witam panie redaktorze. Witam państwa. Witam pana wojewody. I pan wicewojewoda łódzki Krzysztof Cieciura z Porozumienia. Dzień dobry. Witam panią poseł. Witam pana redaktora. Witam państwa. Formalnością stało się zadość. W związku z tym przechodzimy do pierwszego tematu. No właśnie, dzisiaj 9200 nowych przypadków, 291, prawie 9300 nowych przypadków koronawirusa. Tymczasem Sejm na wniosek posła opozycji, posła Platformy Obywatelskiej Cezarego Tomczyka przełożył dosyć niespodziewanie debatę na temat ustaw covidowych na jutro. Pani poseł, jak głosowała Lewica i czy sądzi pani, że to jest tak, wirus będzie czekał na to, aż posłowie się uprzejmie zajmą tymi ustawami? Oczywiście wirus, panie redaktorze, szanowni państwo, wirus nie będzie czekał i my o tym mówimy od dawna. Mówimy o tym od kilku miesięcy, że koalicja rządząca, rząd zajmuje się sam sobą, zajmuje się poszczególnymi zagadnieniami, na które może być czas w innym terminie. Mówimy o rekonstrukcji, mówimy o tym, co było do tej pory, czyli funkcjach, stanowiskach, spółkach Skarbu Państwa. No tym żyliśmy też przez ostatnie tygodnie, a opozycja, a Lewica mówiła bardzo wyraźnie i bardzo dokładnie. Grzmiała z mównicy sejmowej, pokazywała projekty ustaw, mówiła o tym, że trzeba się wreszcie zająć COVID-em i drugą falą. Pani poseł, ale ja pamiętam, opozycja grzmiała, żeby wybory przenieść na jesień, na październik właśnie. Panie redaktorze, oczywiście, że też takie były tezy co do przeniesienia wyborów, ale myślę tak, już przestańmy wspominać to, co było w maju, to, co było w czerwcu, to, co było w lipcu. Dzisiaj stoimy przed faktem ponad 9 tysięcy dziennych zachorowań. Właściwie codziennie bite są, przepraszam za kolokwializm, rekordy zachorowań. Również jeśli chodzi niestety o zgony. Dzisiaj to jest najważniejsza sprawa, którą należy się zająć. Mówiliśmy bardzo wyraźnie, szczególnie przy nowelizowaniu budżetu, ustawy budżetowej, która jest procedowana w Sejmie. Mówiliśmy o tym, że należy przeznaczyć 3 miliardy złotych, które może niepotrzebnie dzisiaj byłyby przeznaczone na armię, na to, żeby wzmacniać system ochrony zdrowia, bo on jest na skraju zapaści. Chyba nie mówimy dzisiaj rzeczy, które są nieoczywiste, a wręcz oczywiste, bo codziennie widzimy błagania lekarzy, służby zdrowia, błagania płynące ze szpitali, jak dzisiaj wygląda sytuacja związana ze służbą zdrowia, z ochroną zdrowia. Pani poseł, ale Lewica wniosła szereg propozycji do tych ustaw covidowych. Padła obietnica, że będą rozpatrywane razem z tymi propozycjami rządowymi. No to chyba ważna sprawa, żeby choćby te wasze, niektóre poprawki ja oceniam bardzo, bardzo pozytywnie, żeby je rozpatrzyć, żeby właśnie nawet się pokłócić, pospierać w tym Sejmie. Tymczasem no... I również na to mieliśmy, panie redaktorze, wielką nadzieję. Ale dzisiaj padł oto taki, złożony został oto taki wniosek, żeby dać opozycji, jak się okazuje, kilkanaście godzin na to, żebyśmy mogli z tą ustawą się bliżej zapoznać, bo tak jak pan redaktor doskonale wie, ona wpłynęła właściwie zupełnie niedawno
do porządku obrad. Pan marszałek Terlecki wspomniał o tym nieopatrznie być może, że miał szansę zapoznać się wcześniej z tymi zapisami. No proszę mi wierzyć, ja się tu zwracam też do pana wicewojewody, bo jest samorządowcem. Ja też jestem byłym samorządowcem, byłam wiceprezydent miasta Kalisza i wspominam ten czas samorządowy zresztą bardzo przyjemnie i bardzo sympatycznie. Tylko powiem państwu tak, nigdy nie było takiej możliwości, żeby uchwała Rady Miejskiej wpłynęła do samorządu, do Rady Miasta w tym samym dniu albo kilkanaście godzin przed procedowaniem. No to jest po prostu ale skandal. Też to jest nigdy nie było epidemii czy pandemii światowej, pani poseł. Ale oprócz tego, że pozdrawiamy piękne miasto Kalisz, w którym wielokrotnie bywałem, starsze miasto to chciałbym teraz panu wojewodzie oddać głos no, z pytaniem, bo już wiadomo, że Senat nie zajmie się w sposób jakiś nadzwyczajny i nieszybki tym pakietem ustaw covidowych. Znaczy się, że te ustawy tak czy inaczej wejdą w życie co najmniej za tydzień, jeżeli nie później. Jak pan widzi współpracę z Senatem, na czele którego nomen omen stoi profesor medycyny? No, ja przyznam szczerze, że jestem niezwykle zawiedziony postawą posłów no, dzisiejszego poranka, bo my w terenie potrzebujemy tej ustawy, potrzebujemy narzędzi do tego, aby skutecznie walczyć z pandemią koronawirusa, a nie potrzebujemy tutaj jakichś wojenek. Panie wojewodo, to od razu dopytam, jakich konkretnie narzędzi panu jako wicewojewodzie brakuje w tej chwili? No nam brakuje na pewno tych narzędzi, o których od kilku dni jest głośno, czyli jakby regulacji relacji między lekarzami, środowiskiem lekarskim a Urzędem Wojewódzkim. To jest myślę, że priorytet, chociażby wzmocnienie również finansowe lekarzy, którzy działają i walczą na pierwszym froncie, nie tylko lekarzy, ale wszystkich tych formacji medycznych, które jakby są na pierwszym froncie walki z koronawirusem, tak aby zachęcić pozostałych do tego, aby jakby może chętniej też częściej zgadzali się do tej walki, do tej pomocy, ale jest tam cała masa innych rozwiązań, które one nie są medialne, one nie są jakieś polityczne, one są po prostu narzędziami do tego, aby rozwiązywać, przełamywać bariery, z jakimi się teraz spotykamy. Ja pani poseł przypomnę, że w marcu, kwietniu my pracowaliśmy praktycznie 24 godziny na dobę i te rozporządzenia, które były wypuszczane z Ministerstwa Zdrowia na przykład, one były wypuszczane o 3-4 w nocy czy nad ranem i my jakby od razu je wdrażaliśmy w życie i nie czekaliśmy na to, aż ktoś się zbierze, przegłosuje, bo nie było na to czasu. Ja pani przypomnę, bo pani poseł tutaj mówi całkiem słusznie zresztą, że i opozycja, ale też politycy Zjednoczonej Prawicy od wielu miesięcy mówią o tym, że mamy problem z koronawirusem, mamy pandemię i to nie jest czas na robienie polityki. To jest czas na to, aby wspólnie walczyć z tym zjawiskiem. I teraz ale Senat, który dzisiaj jest pani wojewodę. Ja nie wiem, czy pan to wie. Senat, pan Kaczyński dzisiaj nie głosował, dzisiaj, pan Głowin nie głosował. Nie wiem, kiedy będzie zwołany. Też będzie przedłużał i przeciągał znowu zwołanie posiedzenia, które będzie mogło jako druga instancja przyjąć te zapisy. No, dla mnie jest to przeogromny problem, zawód, ponieważ ja tutaj reprezentuję już akurat nie posłów i nie Sejm, nie Senat, nie opozycję i nie rząd. Reprezentuję właśnie tych urzędników państwowych, którzy walczą na pierwszej linii frontu w województwie i my czekaliśmy na tą ustawę. Jestem zawiedziony, że ona nie wchodzi. Oczywiście posłowie Zjednoczonej Prawicy w części nie wzięli udziału w tym głosowaniu, natomiast wydaje mi się rzeczą totalnie absurdalną, że taki wniosek o przełożenie tego został złożony na następny dzień, o przełożenie tej debaty, o to, żeby wprowadzić przerwę. Jest to dla mnie niepoważne i osoby, które głosowały za tym, aby przełożyć debatę nad tak ważną ustawą na następny dzień, powinny w ogóle się zastanowić, co robią w polityce. Do pani poseł wobec tego pytanie, bo akurat przypominam sobie przypadek, czy dwa przypadki medyczne ze szpitala miejskiego w Kaliszu właśnie i tam dwie osoby zmarły w takich okolicznościach, no, które budziły wątpliwości także prezydenta Kalisza, tylko ani prezydent Kalisza, ani minister zdrowia nie mieli narzędzi, żeby do tego szpitala, w tym szpitalu nawet kontrolę przeprowadzić, proszę sobie wyobrazić, bo to jest szpital wojewódzki. Znaczy, szpital sejmiku. Należy tak, do sejmiku. Ja
jeśli mogę, bo my spotykamy się codziennie, tak naprawdę są sztaby kryzysowe w każdym z województw prowadzone, również w województwie łódzkim. Codziennie na bardzo wysokim merytorycznie poziomie rozmawiamy na temat problemów, z jakimi się borykamy. Te problemy są spisywane, są przekazywane do ministerstwa. Część z tych problemów wraz z propozycjami ich rozwiązania znalazło się w tej ustawie, którą państwo teraz przełożyliście, obradowanie nad tą ustawą na następny dzień. I my jesteśmy kolejny dzień w kropce i trepczemy w miejscu. No niestety zachowaliście się państwo. Ale no właśnie chciałem panią poseł zapytać, bo jest tak, że spora część służby zdrowia jakby no jest przypisana, należy, czy jest własnością samorządową różnych szczebli tego samorządu, naprawdę w różnych konstelacjach politycznych, no ale jest pandemia. Za chwilę możemy mieć odpukać 20 tysięcy przypadków dziennie. Czy nie czas, żeby odłożyć wszystkie spory polityczne i po prostu ramię w ramię walczyć z epidemią, a nie między sobą? Panie redaktorze, dokładnie tak od początku mówimy. Zresztą spotkaliśmy się, nasi przedstawiciele spotkali się z panem premierem Morawieckim. Odpowiedzieliśmy na to zaproszenie, bo uważamy, że pandemia to jest nasza wspólna sprawa. Ona nie ma żadnej barwy politycznej, ona nie ma barwy lewicowej czy prawicowej. To jest po prostu sprawa, z którą trzeba dzisiaj walczyć ponad podziałami. I to cały czas powtarzamy. Natomiast, panie redaktorze, chcę wspomnieć, że, bo nie wiem, czy byłam słyszana, że przy tym głosowaniu, właściwie przy tym posiedzeniu nie uczestniczyli czołowi politycy prawicy. Mówię o panu Kaczyńskim, o panu Morawieckim, mówię o panu Gowinie. Także to jest też dowód i pewien symbol, że nieszczególnie może byli zainteresowani tym dzisiejszym posiedzeniem. Nie, ale może proszę po prostu nie robić byli sobie... pełnili inne funkcje. No, liczyli na to, że właśnie w takiej sprawie opozycja nie, tak będzie proszę. Chciała brać... ciężar odpowiedzialności za ale państwo. Dzisiaj odbyło się posiedzenie Sejmu i proszę też nie robić sobie wielkiego sztandaru. Tutaj zwracam się do pana wicewojewody z tego, że o te kilkanaście godzin zostało przełożone to posiedzenie. Ja chylę czoła przed każdym samorządowcem, bo uważam w ogóle, że na samorządy przede wszystkim spoczął w dużej mierze obowiązek walki z tym koronawirusem. To samorządy na pierwszej linii, właściwie na samym początku niestety walczyły często bez wsparcia państwa z pandemią. Natomiast dzisiaj oczywiście to wsparcie samorządów jest absolutnie potrzebne i niezbędne. Lewica również składała w tej kwestii nowelizację do ustawy budżetowej, aby wesprzeć w obszarze 4 miliardów złotych samorządy właśnie na walkę konkretnie z pandemią. Natomiast uważam również, że poza bardzo dobrymi rozwiązaniami, jeśli chodzi oczywiście o wsparcie medyków w tej walce, bo tam jest 200% dodatku z tego tytułu, to uważam, że również są rozwiązania, nad którymi trzeba się głębiej zastanowić. Na przykład obowiązek czy rekomendacja, uprawnienie pana wojewody do kierowania osób właśnie do przymusowej pracy, jeśli chodzi o tą walkę z koronawirusem. Mówimy o kwestii osób, na przykład kobiet w ciąży, czy kobiet karmiących, czy osób, które mają bardzo małe dzieci w opiece. To jest zawsze duży dylemat, bo wiadomo, że osób, które mają dzisiaj uprawnienia medyczne i w ogóle lekarzy bardzo brakuje. No ale musimy to rozważyć, czy coś kosztem czegoś. Ja wiem doskonale, z czym państwo się zmagają. Również miałam kontakt z wojewodami w tym okresie tej pierwszej fali pandemii i zdaję sobie sprawę, z czym państwu przyszło się zmierzyć. I również szanuję absolutnie tą pracę. Proszę też tego nie przyjmować, że to jest jakiś atak czy kwestionowanie tych zobowiązań, które wówczas państwo podjęliście. Ale z drugiej strony nad tak poważną ustawą, no naprawdę trzeba się bardzo głęboko zastanowić. To nie może być tak, że ona wpływa do nas właściwie w nocy do porządku obrad. Dzisiaj miałaby być procedowana. Do jutra, jeżeli zostanie przemyślana i faktycznie wszystkie kluby jeszcze będą nad tym obradować, nic się nie wydarzy. Państwo czekaliście niestety 7 miesięcy na to, żeby w końcu wreszcie zająć się poważnie tymi tematami. Aczkolwiek uważam, że ta ustawa jest potrzebna, natomiast potrzebna z niezbędnymi zmianami, które opozycja będzie prowadzić. No to pana wojewodę śpieszę zapytać, czy rzeczywiście siedział 7 miesięcy z założonymi rękami i nic nie robił?
No nie, bo tutaj teraz taki mit się wytworzył, że przez ostatnie, że ostatnie miesiące były przespane, że nic się nie działo, że rząd był zajęty samym sobą. Ja przypomnę, że jeszcze kilka tygodni temu, czy kilka, czy miesiąc temu niecały, opozycja wzywała do przyspieszonych wyborów i stawała na barykadzie i mówiła o tym, że jesteśmy gotowi i chcemy tych wyborów. A tak naprawdę toczyła się, powiedzmy, praca nad umową koalicyjną, nad nowym rządem, a w tym samym czasie my, wojewodowie, przecież nie braliśmy w tym udziału. Ministerstwo Zdrowia nie brało w tym udziału, był już nowy minister i cała ta praca była wykonywana. Także trzeba sobie wziąć pod uwagę dwa elementy, że mamy czas, w którym byliśmy, przygotowywaliśmy się do tej drugiej fali i czas drugiej fali, która teraz ma miejsce. I jakby to są jednak troszeczkę dwie różne sprawy, ponieważ nie da się przewidzieć wszystkich elementów, wszystkich aspektów. Tutaj my spinamy w województwach bardzo wiele elementów, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, zaplanować, zaprojektować, bo bardzo ważnym czynnikiem w całym zarządzaniu pandemią, w jakim się znajdujemy, jest czynnik ludzki, a on jest zupełnie nieprzewidywalny. To, co pani poseł mówi o delegowaniu lekarzy do pracy przy COVID-zie. Tutaj żaden lekarz nie rozpoczął pracy, czy nie został oddelegowany. Lekarz, który nie był w tej grupie jakby najbardziej predysponowanych do walki z COVID-em, ponieważ w województwie łódzkim udało nam się w zasadzie skierować 4 lekarzy do takiej pracy. Wydaliśmy 4 takie decyzje. Wojewoda łódzki podpisał takie 4 decyzje, ale każda z tych decyzji była skonsultowana z tą konkretną osobą. Także to nie jest tak, że ktoś siłą jest wyrywany z domu, odrywany od rodziny i kierowany do pracy w kuchni. Nie marzy pan, panie wojewodo, o braniu lekarzy w kamasze, jak sądzę. Pani poseł wspomniała o 4 miliardach. Otóż dzisiaj pan prezydent podpisał ustawę o funduszu medycznym, którego wysokość ma właśnie wynosić minimum 4 miliardy złotych. Chodzi o usprawnienie leczenia chorób rzadkich i nowotworowych. Zobaczmy wypowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jest bardzo ważny dla polskich pacjentów, przede wszystkim dla dzieci, dla ich rodziców, akt prawny, fundusz celowy, państwowy, który będzie się znajdował w gestii ministra zdrowia, ale który przede wszystkim będzie takim funduszem, ja bym nazwał go funduszem ratunkowym, dlatego że on właśnie będzie dysponował środkami, które będą mogły być przeznaczone na leczenie chorób rzadkich w konkretnych przypadkach, będzie dysponował środkami, które mogą być przeznaczone w konkretnych, trudnych przypadkach na wsparcie leczenia chorób onkologicznych, przede wszystkim właśnie u dzieci, ale proszę Państwa, będzie mógł być także wykorzystany, bo to jest ogromna kwota, dużo większa niż pierwotnie planowaliśmy. Pierwotnie planowaliśmy, że to będzie nieco ponad 2 miliardy. Ostateczna decyzja pana premiera, za co ogromnie jestem wdzięczny, to jest 4 miliardy rocznie, a więc to jest ogromna kwota i właśnie dzięki temu te środki będą mogły być podzielone na 4 subfundusze i przeznaczane między innymi także w przypadkach, w których konieczne będzie realizowanie różnego rodzaju zakupów infrastrukturalnych, chociażby o charakterze interwencyjnym, czy po to, żeby kupić najnowocześniejszy sprzęt, czy po to, żeby inwestować w różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania, będzie mógł być także wykorzystywane na te cele oraz codziennego działania zapobiegawczego, profilaktyki przeciwko chorobom, dzięki czemu także i z funduszem będą mogły współpracować gminy. No właśnie, pani poseł, wspomniała pani o 4 miliardach i o to są. Ludzie chorują nie tylko na COVID, trzeba o tym pamiętać, a zwłaszcza o tych, których ten system jakby nie obejmował. Mówię o chorobach rzadkich. Mieliśmy te rozdzierające obrazki dzieci, które chorowały, których nie miał kto leczyć, bo jakby nie pasowały do normalnego cyklu. Teraz to ma się poprawić. Jak pani to oceni? No na pewno problem nie zniknie zupełnie, aczkolwiek uważam, że każde wsparcie, jeśli chodzi o służbę zdrowia, jest bardzo potrzebne. Lewica proponuje od dawna już 7,2 PKB na
służbę zdrowia. To jest około 150 miliardów. Dzisiaj rząd prawicy chwali się, że to jest kwota, którą przeznacza. To jest około 110 miliardów złotych. Nadal tych pieniędzy mimo wszystko w systemie brakuje. Ja nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądać kwestia związana z tymi poszczególnymi regulacjami. Być może będzie to regulowane rozporządzeniami szczegółowymi bądź uchwałami rad gmin, bo pan prezydent tutaj wspomina o tym, że będzie to wsparcie w ramach samorządu. No dobrze, każda kwota, tak jak powiedziałam, jest ważna. Źle się do tej pory działo i mam nadzieję, że to zjawisko będzie wyeliminowane choć w części, bo na pewno nie w 100%, że jeżeli chodzi o choroby rzadkie, jeżeli chodzi o dzieci, szczególnie o dzieci, to najczęściej pieniądze te zbierały fundacje, organizacje pozarządowe, wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, bo bez nich tak naprawdę ta pomoc dla tych dzieci, czy w ogóle wsparcie tych dzieci byłoby tak niewielkie. I pan wojewoda, panie wojewodo, jak ten fundusz w pana pracy, jakie będzie miał znaczenie, jak bardzo panu pomoże? Nie, no to jest przeogromne wsparcie dla walki z tym, no można powiedzieć, wirusem XXI wieku, czyli z chorobami onkologicznymi. Tutaj my na miejscu jakby obserwowaliśmy wiele bardzo dramatycznych walk o życie, o zdrowie i cieszę się, że ten fundusz wchodzi w życie. Jest to jeden z elementów znaczącego wspierania medycyny, służby zdrowia w Polsce od 2015 roku. I ja mogę też przekazać państwu opinie, z którymi się spotykam na co dzień ze środowiska lekarskiego, że jesteśmy rzeczywiście tym rządem, który w znaczący sposób wspierał i wspiera służbę zdrowia w Polsce, że czuć różnicę, że jest to zdecydowanie zmiana polityki. Ja też przypomnę, że to dzięki rządom Zjednoczonej Prawicy będziemy mieli w perspektywie najbliższych kilkunastu lat więcej lekarzy, bo chyba największym problemem, z jakim my się borykamy tutaj, walcząc z pandemią, jest niedobór lekarzy. Ale tylko przypomnę, że w 2015 roku nabór na kierunki lekarskie w Polsce wynosił 3700 osób, 3700 młodych studentów zaczynało w 2015 roku studia medyczne, a teraz w 2020 roku jest to już prawie 10 tysięcy. Także znacząco podnieśliśmy liczbę miejsc, ale to dzięki temu, że stworzyliśmy nowe kierunki lekarskie w nowych miejscach, w nowych miastach i kształcimy kolejną kadrę medyczną, która w perspektywie najbliższych lat będzie wspierać polską służbę zdrowia. I myślę, że te inwestycje, które teraz są podejmowane i te pieniądze, które są inwestowane w służbę zdrowia, te również rekordowe w porównaniu do lat wcześniejszych, one będą przynosić nam efekty w najbliższych latach. Nie mówię, że w tym roku, nie mówię, że w przyszłym roku, ale w najbliższych latach będzie to przynosić bardzo pozytywny efekt dla nas wszystkich, który będziemy wreszcie mogli odczuwać. Bardzo dziękuję państwu za to spotkanie. Gośćmi Telewizji Republika była pani poseł Karolina Pawliczak z Lewicy. Dziękuję serdecznie, pani poseł. Pozdrawiam piękny Kalisz jeszcze raz i pan Krzysztof Cieciura, wicewojewoda łódzki z Porozumienia. Łódź też bardzo serdecznie pozdrawiam. Zapraszam państwa na serwis informacyjny. Karol Plewa już czeka z kolejną porcją informacji.